Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na drugą kolejkę UEFA Euro 2023. Oczywiście mój wymyślony turniej. Niemcy kontra Islandia. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się na stadionie Olympia Stadion w Berlinie, oczywiście w stolicy Niemiec. Dobrze, bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Halo, halo ze stadionu olimpijskiego w Berlinie. Witamy widzów przed telewizorami. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Reprezentacja Niemiec zmierzy się z Islandią. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Warto wspomnieć, że reprezentacja Niemiec tylko dwukrotnie nie zagrała na Mistrzostwach Świata. Na starcie w 1930 roku i w 1950. Czterokrotnie przy tym okazywała się najlepszą drużyną na całym globie. Cóż, chyba nikt nie podsumował tej drużyny lepiej niż Gary Lineker. Piłka nożna to prosta gra. Przez 90 minut 22 facetów gania za piłką, a na końcu zawsze wygrywają Niemcy. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer w bramce. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi na środku obok Niklasa Süle. Dalej Joshua Kimmich oraz İlkay Gündoğan zagrają na środku linii pomocy. Timo Werner będzie odpowiedzialnym za zdobywanie bramek. Werner! Gol! Przeciwny zespół jeszcze dobrze nie wszedł w mecz. A tu mamy 1-0. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Prowadzą zatem 1-0. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. I z piłką Timo Werner.
niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Okazja na gola, bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Złe było to podanie. Mija go sprytnym zwodem, ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Leroy Sané, proszę Państwa, ale się teraz popisał wykończeniem. Zobaczmy powtórkę tej bramki, to była centra palce lizać, idealnie mierzona, no i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Na razie 2-0. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Niemcy oddali inicjatywę rywalom. Ich statystyki posiadania piłki nie zachwycają. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. No i ponownie muszą się bronić. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Mamy uderzenie! Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Timo Werner dokłada dzisiaj kolejną cegiełkę do swojej reputacji kompletnego napastnika. Niemiec błyszczy dzisiaj w ataku. Wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, żeby zagrozić bramce rywala celnym strzałem. Widzieliśmy to dobrze na wyświetlonej grafice. Obrońcy nie znają. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Niemcy wygrywają z Islandią 2-0. Zobaczymy, jak to spotkanie się rozegra w drugiej połowie. No na razie Niemcy chcą zdobyć te 3 punkty w końcu i wygrać na własnym stadionie, na własnym jeszcze turnieju, bo wiadomo, Niemcy są gospodarzami. I Musiala wejdzie za Gündogana i Havertz jeszcze wejdzie za Kimmicha. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Musiala przy piłce. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie, tymczasem los chciał inaczej. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Jest trochę wolnej przestrzeni na skrzydle, Niemcy korzystają. No cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć, Tomek? Blisko nie było, tak to ujmę. Ostatnie pół godziny gry przed nami. To bramki mają już blisko, można by coś tu wymyślić. To nie było trudne, broni bramkarz. Strata i muszą teraz uważać.
Bierze teraz na siebie ciężar gry. Musiala przy piłce. I uderzenie zablokowane. Dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na rzut rożny. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do... No i proszę! Piłka ląduje w siatce. Piękna główka. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Po tym golu już 3-0. Przechwyt i są przy piłce. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Dobry, mocny strzał. To mogło zaskoczyć i w sumie zaskoczyło. Szkoda, że nie ma gola. Tylko słupek i rozpoczną od bramki. Kai Havertz. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Ma wsparcie, by to rozegrać. A teraz? Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił, co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Thomas Müller. Jamal Musiala. Zabrakło komunikacji między podającym a wychodzącym na pozycję. Spalony. Dobra praca, pani arbiter. Nie puściła tej akcji. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. To teraz zrobili Leroy Sané. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Niemcy wygrywają to spotkanie w drugiej kolejce 3-0 z Islandią. A Niemcy zdobywają 3 punkty w tabeli w fazie grupowej w grupie A. Na Islandia no na razie ma 0 punktów. Już wiadomo, że Islandia no niestety jedzie do domu. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja wyszłam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.